Dzień dobry. Dzisiaj zaczynamy drugi temat z działu pierwszego, a drugi temat to starożytna Mezopotamia. Ostatnio opowiadaliśmy sobie o dziejach istoty człowiekokształtnej, o dziejach człowieka, zanim zaczęła się historia, czyli zanim wynaleziono pismo. Wspominałam Wam, że ten proces ewolucji trwał wiele milionów lat, a ten najbardziej taki intensywny od momentu, kiedy mamy do czynienia z Homo erectus do Homo sapiens, to mniej więcej 2 miliony lat. Dzisiaj przenosimy się do Mezopotamii. Dlaczego akurat tam? Bo właśnie ta prehistoria, ten moment, kiedy ten człowiek zaczyna się intensywnie rozwijać, na pewno będzie się odbywała właśnie na terenie Mezopotamii. To tam w czwartym tysiącleciu przed naszą erą dochodzi do tej zmiany, kiedy będziemy mówili już nie o prehistorii, tylko właśnie o historii, czyli o momencie, kiedy człowiek potrafi wynaleźć pismo i potrafi nam zostawić informacje. No ale po kolei. Mezopotamia. Gdzie jest Mezopotamia? Patrząc na mapę, jest to pas ziemi pomiędzy Morzem Śródziemnym a Zatoką Perską. Jest to pas położony wzdłuż dwóch rzek, Eufratu i Tygrysu. I te rzeki mają tutaj chyba najważniejsze znaczenie na terenie Mezopotamii. Są to rzeki bardzo niepokorne, ponieważ one od czasu do czasu wylewają, tworzą jakieś tam szkody dla mieszkańców, ale dają też wiele dobrego, ponieważ one zalewając tereny, jednocześnie je nawadniają. I człowiek zauważa, że przez to, że te tereny są nawodnione, to można plony zebrać kilka razy w roku, a tutaj przede wszystkim uprawia się pszenicę i jęczmień, czyli mamy te produkty, które są potrzebne do stworzenia dalszej żywności. I mieszkańcy Mezopotamii, widząc o tym, że ta rzeka jest bardzo niepokorna, ale jednocześnie jest bardzo dobra, zaczynają budować sieci irygacyjne, czyli sieci kanałów nawadniających, które są już kontrolowane przez zarządców, które mają służyć temu, żeby zwiększyć liczbę żywności, żeby zwiększyć ilość żywności na tych właśnie terenach. W rezultacie zakłada się coraz bardziej większe osady i tworzy się tak zwane pierwsze państwa miasta. I rzeczywiście pierwszą cywilizacją, która powstaje na tym terenie, są Sumerowie. I tu już się pojawia określenie, zwróćcie uwagę, cywilizacja. Jeszcze niedawno mówiliśmy o osadach, o przemieszczaniu się, a tu już mówimy, że powstaje cywilizacja. Cóż to takiego jest ta cywilizacja? Żeby określić jakiś lud cywilizacyjnym, to ten lud musi coś potrafić. Musi potrafić wybrać władcę i zarządzać danym terenem. Musi znać pismo i musi umieć gospodarować. No i właśnie to tam w czwartym tysiącleciu dochodzi do tych wszystkich zmian. Sumerowie, kolebka cywilizacji, którzy przybyli tutaj w czwartym tysiącleciu, tworzą pierwsze państwa miasta. Te państwa miasta są zarządzane przez jakiegoś tam władcę, który mieszka w swoim pałacu. Dodatkowo, oprócz tego pałacu, buduje się zikuraty, czyli rodzaje takich świątyń, a obok tych zikuratów stawia się spichlerze, no bo żeby od razu ten, który tam dla niego budujemy tą świątynię, patrzył tym przychylnym okiem na te spichlerze i to wszystko pilnował. Sumerowie bardzo dużo wnieśli w rozwój, dalszy rozwój ludzkości, ponieważ na pewno tak, na pewno mają doskonale rozwinięte budownictwo. Oni po raz pierwszy stosują cegłę, która jest suszona, ale potrafią też tą cegłę pokryć taką cienką glazurą i takim rodzajem szkliwa. Potrafią posługiwać się kołem i w transporcie, ale również kołem garncarskim. Jako pierwsi Sumerowie właśnie przechodzą tą transformację z epoki kamienia do epoki brązu, bo prawdopodobnie to oni zaczęli po raz pierwszy stosować przedmioty z brązu. Bardzo dobrze mają rozwinięte umiejętności matematyczne, posługują się systemem dziesiętnym, ale i też systemem sześćdziesiętnym, który dzisiaj jesteśmy w stanie dostrzec, chociażby w godzinach, w minutach, do dzisiaj jest to stosowane. Potrafią obliczyć rok kalendarzowy. Według nich rok kalendarzowy trwał 354 dni, więc niewiele się pomylili. Podzielili sobie ten rok na 12 miesięcy. Ale najważniejszym osiągnięciem Sumerów, które właśnie zmienia tą prehistorię na historię, jest wynalezienie pisma.
I pierwsze pismo sumeryjskie, myślę, że znane Wam jest z nazwy, są to piktogramy, czyli znaczki, które nam coś konkretnie mówią. Następnie te piktogramy zaczynają ewoluować, tak? Zaczynają się zmieniać. Najpierw pismo ideograficzne, czyli takie, gdzie w jakiejś kombinacji lub pojedynczy znak będzie coś konkretnie oznaczał, ale może oznaczać też czynność, a może oznaczać rzecz. I równocześnie zmienia się też ten kształt, sposób tego pisania i w pewnym momencie przekształca się to wszystko na pismo klinowe. Pismo klinowe, które służy Sumerom przede wszystkim do zapisków handlowych. Oni tutaj wykorzystują sobie do handlu to pismo klinowe. Pismo klinowe jest wytwarzane, można powiedzieć, na tabliczkach glinianych, które później są wypalane. Pismo to pomaga właśnie im funkcjonować w handlu, ale wyobraźcie sobie, że Sumerowie poszli trochę dalej i zaczęli też rozwijać literaturę piękną i chociażby znana jest tutaj opowieść o mitycznym bohaterze Gilgameszu, która zostaje zapisana właśnie pismem klinowym. Oprócz tego, co jeszcze potrafią Sumerowie? Wspomniane wcześniej zikuraty, czyli te świątynie. Świątynie schodkowe, ja to nazywam, z racji tego, że tam prowadzą bardzo wysokie schody, tak zwane schody ofiarne. Dodatkowo my wiemy o tym wszystkim z jednej rzeczy, no bo rzeczywiście ta wiedza o Sumerach jest dosyć duża, my dosyć sporo wiemy, a wiemy to dzięki sztandarowi z Ur. Jest to taka specjalna skrzynia, którą w podręczniku też macie rozrysowaną, gdzie w takich pasach jest pokazane życie Sumerów, i życie codzienne, i życie na wojnie, i życie religijne, więc dużo, dużo jesteśmy w stanie o tych Sumerach się dowiedzieć. Sumerowie niestety nie przetrwali, zniknęli w pewnym momencie, można powiedzieć, chociaż dosyć dobrze sobie radzili. Pamiętajcie, że Sumerowie nie byli jednym państwem. Oni tworzyli niezależne od siebie państwa, miasta. Różnie to między nimi było. Jedne miasta współpracowały, inne prowadziły wojnę i w pewnym momencie pojawił się człowiek, Sargon, który pochodził z miasta Akkad. Tego miasta nie znajdziecie na mapie, nawet jak teraz sobie zerkniecie, nie ma miasta Akkad, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to miasto się znajdowało. Ale ten właśnie władca Sargon, który żył na przełomie XIV i XIII wieku, dokonuje najpierw podboju Sumerów, więc popatrzcie na mapę, najpierw jest na dole, pokonuje podboju Sumerów na południu, następnie dokonuje podboju na północy i tworzy po raz pierwszy w historii imperium. Imperium, można powiedzieć, na całym terenie Mezopotamii, pomiędzy Morzem Śródziemnym a Zatoką Perską. Niestety to imperium też nie przetrwało, imperium Sargona, ponieważ jego następcy, namiestnicy rozpoczynają kłótnie, no i w tych wyniku tych kłótni dochodzi do upadku imperium Sargona. To imperium nazywane jest imperium akadyjskim, od miasta Akkad, skąd właśnie miał się wywodzić Sargon. Natomiast Sargon i całe to imperium odcisnęło bardzo duże piętno na Mezopotamii, ponieważ Sargon wprowadza nowy język, język akadyjski. Ten język akadyjski, można powiedzieć, zastąpił ten język sumeryjski, to pismo klinowe. Język akadyjski stał się teraz głównym językiem, w którym tworzy się dokumenty, w którym robi się zapiski. Język sumeryjski odchodzi w niepamięć, przestaje być używany. Kolejne miasta, które tutaj warto wspomnieć i kolejne państwa, które trzeba wspomnieć na terenie Babilonii, przepraszam, na terenie Mezopotamii, to jest właśnie państwo babilońskie i na północy państwo asyryjskie. No ale zaczynamy od państwa babilońskiego, które jest ściśle związane z miastem Babilon. I teraz jak zerkniecie na mapę, znajdziecie miasto Babilon. To miasto było bardzo długo znaczącym miastem, dosyć dużym miastem, państwem, ale największy rozkwit przeżywa w XVIII wieku przed naszą erą, kiedy to władcą Babilonu zostaje Hammurabi. Hammurabi, monarcha despotyczny, prowadził monarchię despotyczną, czyli despota rządzi twardą ręką. Dzięki i zabiegom dyplomatycznym, i licznym wojnom uczynił z miasta Babilon stolicę bardzo silnego państwa,
które swoim zasięgiem objęło niemal całą Mezopotamię. Czyli mamy kolejne miasto, które tutaj zaczyna tą Mezopotamią rządzić i tworzy się tak zwane państwo babilońskie. Najbardziej znane osiągnięcie Hammurabiego to jest tak zwany kodeks Hammurabiego. Co to jest kodeks Hammurabiego? To jest zbiór ponad 300 różnych orzeczeń, w których są rozstrzygane jakieś kwestie sporne, które były na tym terenie. Dzięki tym orzeczeniom dowiadujemy się również, że społeczeństwo państwa babilońskiego było podzielone na trzy takie grupy i one były zróżnicowane pod względem finansowym. I też kary były podzielone na te trzy grupy. Im z wyższej grupy finansowej pochodziłeś, tym, słuchajcie, niższa kara. No, tak to było. Natomiast ten kodeks Hammurabiego nam jest bardzo dobrze znany. To, co macie w podręczniku, macie taką stelę Hammurabiego. Czyli macie stelę, czyli kamienny posąg z kodeksem Hammurabiego. Oczywiście z fragmentem tego kodeksu. Na górze mamy płaskorzeźbę. Na płaskorzeźbie zobaczymy władcę, który jest właśnie pod jedynką, który staje przed obliczem Boga Słońca. I pod spodem, pod tą płaskorzeźbą, są wyryte pismem klinowym właśnie postanowienia, które mają tutaj na tym terenie obowiązywać. Najsłynniejsze oko za oko, ząb za ząb, czyli dosyć surowe kary. Państwo babilońskie traci później po śmierci Hammurabiego na swojej potędze, ale po jakimś czasie znowuż wraca na szczyty, a to za czasów już nowego władcy, Nabuchodonozora II. To jest władca, który pokonuje Egipt, pokonuje, słuchajcie, Syrię, pokonuje Palestynę. Bardzo długo walczy też z Królestwem Judei, które mu się nie poddaje, czyli z tym narodem żydowskim, z Królestwa Judei, z Królestwa Judy. I w końcu udaje mu się pokonać to Królestwo Judy i Żydzi z tego królestwa trafiają w tak zwaną niewolę babilońską, co też często na religii jest powtarzane. Niestety państwo Nabuchodonozora też nie przetrwa. Ono zostanie pokonane przez państwo perskie, które zaczyna na wschodzie coraz być silniejsze. I tutaj Cyrus I w 539 roku przed naszą erą pokonuje państwo Nabuchodonozora II, czyli pokonuje, słuchajcie, ten teren. Nabuchodonozora już oczywiście wtedy nie ma, to musicie pamiętać, że to jest dłuższy okres czasu. My musimy jednak się cofnąć do państwa Nabuchodonozora II, które rzeczywiście w XVI wieku przed naszą erą przeżywa potężny rozkwit. Co my z tego okresu znamy? Na pewno doskonały rozwój budownictwa, doskonale wypalana cegła, pokryta właśnie tym szkliwem. I miasto Babilon zostało otoczone potężnym wówczas murem, do którego prowadziła bardzo słynna brama, brama bogini Isztar. Ta zrekonstruowana brama dzisiaj znajduje się w Muzeum Pergamońskim w Berlinie. Można ją zobaczyć. W podręczniku macie fragment bramy Isztar. Dodatkowo za czasów Nabuchodonozora w Babilonie znajdowała się świątynia boga Marduka, czyli ten zikkurat Marduka. Prawdopodobnie była to słynna wieża Babel, czyli tam, gdzie Pan Bóg pomieszał ludziom języki, bo zaczęli się między sobą kłócić. Również w Babilonie były dosyć specyficzne ogrody, bo były to ogrody, które były tarasowe, gdzie była woda podciągana, żeby nawadniała te tarasy. I znane są one, te ogrody, jako ogrody Semiramidy. Semiramida to po prostu żona Nabuchodonozora. I ogrody Semiramidy były zaliczane do jednego z siedmiu cudów starożytnego świata. Natomiast z czego jeszcze zasłynął wtedy Babilon, czy państwo babilońskie? Na pewno arytmetyka. Oni potrafili wykonywać działania matematyczne z użyciem ułamków dziesiętnych. Na pewno geometria, doskonale rozwinięta geometria. I wy wiecie o tym, że ta geometria była rozwinięta dzięki Pitagorasowi, bo twierdzenie Pitagorasa to jest nic innego jak przeniesienie tego, co zrobili Babilończycy,
na cywilizację europejską. To Pitagoras to rozpowszechnił. Następnie bardzo dobrze znali się na astronomii. Niektóre gwiazdozbiory też są nazywane jeszcze według tego, co Babilończycy tam sugerowali. Doskonale policzyli rok słoneczny, rok księżycowy. I na bardzo wysokim poziomie stała medycyna. Chociażby Babilończycy, jak macie napisane, potrafią zrobić operację zaćmy. Pamiętajcie, że my jesteśmy w granicach XVI wieku przed naszą erą. Niestety to państwo babilońskie, tak jak wspomniałam, później upadnie po najeździe państwa perskiego, ale na terenie Mezopotamii mamy jeszcze jedno państwo, jeszcze jeden lud, który jest bardzo agresywny. Wspomniane wcześniej państwo asyryjskie, Imperium Asyryjskie. Takie dwa główne miasta, poszukajcie na mapie, Aszur i Niniwa, to dwa takie, można powiedzieć, centra tego państwa. Bardzo dobrze, bardzo dobre położenie tego państwa, doskonała armia. Państwo asyryjskie podbiło Syrię, Babilonię, Egipt. A najsłynniejszym przywódcą, za czasów którego państwo asyryjskie przeżywa niesamowity rozkwit, jest rządzący w VII wieku Ashurbanipal. Ashurbanipal, moi drodzy, bardzo mocno przywiązuje też wagę do kultury. Tworzy przepiękną bibliotekę, w której zgromadzono około 30 tysięcy tabliczek glinianych. Ta biblioteka niestety w późniejszym czasie spłonęła. Ale Ashurbanipal tworzy największą bibliotekę ówczesnego świata. Niestety państwo asyryjskie też nie przetrwało. Po śmierci Ashurbanipala nastąpił bardzo szybki upadek tego imperium. Zbuntowała się podbita wcześniej Babilonia, zbuntował się Egipt, który też był podbity, oraz państwo Medów, które też podbili. I do tego stopnia się zbuntowali, że aż zniszczono właśnie tą Niniwę, to najsłynniejsze miasto, w którym zgromadzono tak wielkie pokłady różnych pism ówczesnego świata. Natomiast dosyć fajną ciekawostką jest armia asyryjska, ponieważ, moi drodzy, armia asyryjska do dzisiaj uważana jest za jedną z najlepiej wyszkolonych armii ówczesnego świata. Ja bym powiedziała nawet, że to było niewyobrażalne to, co potrafiła armia asyryjska, ponieważ oni zajmowali się budową mostów pontonowych, czyli byli pierwszymi wojskami saperskimi. Wojska inżynieryjne to właśnie początek mają w armii asyryjskiej i potrafili również, słuchajcie, zajmować się budowaniem czegoś pod wodą. Potrafili po prostu nurkować, skórzane worki wypełniali powietrzem i zabierali je pod wodę i tam coś tworzyli. Więc ta armia asyryjska naprawdę zasługuje na chwilę uwagi, żeby sobie tutaj doczytać i popatrzeć. Niestety Asyryjczycy również przestają w pewnym momencie istnieć. W VI wieku wchodzą Persowie, którzy już mieliśmy wcześniej też, wcześniejszych podbojów też dokonywali. Tak samo tutaj postanawiają Persowie wejść na te tereny i Persowie podbijają cały teren Mezopotamii, tworząc na Bliskim Wschodzie kolejne imperium, ale o tym będziemy sobie już mówić jeszcze w kolejnych jakichś naszych zajęciach. Na tą chwilę dziękuję i zapraszam na kolejną lekcję.